Cześć, tu Kaczyc z BSNJ. Mamy odłożonego newsa. Podsumowanie czerwca. Nadchodzą szkarłatni rycerze. Uwaga czołgiści, do boju wkraczają żądni zwycięstwa szkarłatni rycerze. Wśród nich znajduje się budząca strach para czołgów. Honor T-28E i Chwała IS-5, z których każdy dysponuje ekskluzywnymi ozdobami, nie dając za wygraną w starciu z radzieckimi braćmi ojczyzna IS-3A i macierz T-54. Powracają w różnych zestawach, w tym mega pakiecie szkarłatnych rycerzy. W ostatnim miesiącu poszerzyliśmy arsenał o kilka amerykańskich bohaterów. W tym miesiącu nadchodzi bogatyr i wykonajcie nową operację zdobycia, aby dodać ten specjalny wariant czołgu KW-220x2 do swojej kolekcji. Na koniec miesiąca przygotowaliśmy wydarzenia na tropie, kolejną rundę bitew rankingowych oraz parę nowych czołgów premium, prosto z Europy. Okej, to zacznijmy najpierw od szkarłatnych rycerzy. Między 2 a 29 czerwca są do nabycia dwa nowe czołgi premium radzieckie. Średni Honor T-28E i Chwała IS-5 Glory. Wzbogaccie arsenał o odrobinę czerwieni, dodając do niego 5 cudnych radzieckich maszyn. Nie musicie gonić za Honorem i Chwałą, skoro macie Honor T-28E i Chwałę IS-5. Najnowszy bohaterów wojennych Kremlu. Ok, zobaczmy sobie, to jest IS-5 Glory. Zobaczmy sobie jego dane. Pracę nad tym pojazdem rozpoczęto w 1949 roku w biurze projektowym zakładów Czelabinsk-Kirów pod kierunkiem Józefa Kotina. W 1950 roku była gotowa przedprodukcyjna partia 10 pojazdów. Po przejściu przez pojazd wszystkich prób i dodaniu usprawnień został on wdrożony do służby pod oznaczeniem IS-8 w 1953 roku. Kraj Rosja, ZSRR, czołg ciężki, poziom 8. Kosztuj nie, bo on tam jest w zestawach. Masa między 49 a niecałe 55 ton. Punkty wytrzymałości 1550. Silnik 9. V12x5. Moc silnika 700 koni. Maksymalna prędkość 42. Prędkość obrotu stopniak na sekundę 26. Wieża IS-5 obiekt 738. Prędkość obrotu wieży stopniak na sekundę 24. Działo to 8. 122 mm D25TA. Teraz mamy gąsienicę 8. IS-5 obiekt 730. Pancerz. Pancerz kadłuba przód 120, boki 120, tył 60. Pancerz wieży przód 201, boki 129, tył 90. Uzbrojenie. Działo 122 mm, amunicję 30 sztuk, uszkodzenia, punkty wytrzymałości między 293 a 488, penetracja pancerza w milimetrach między 166 a 276, szybkostrzelność 4,76 strzałów pocisków na minutę, zasięg widzenia 360 metrów, dobieranie składów drużyn do dziesiątki, dodatki premium, premia sztuk srebra procent 50, premia PD procent 10. Ok, to był IS-5 Glory. Wróćmy sobie do podsumowania. Tu był IS. Aha, tu mamy Honor T-28E White F-30. Wejdźmy sobie na jego dane. Czołg T-28 z działem F-30 85 mm został opracowany w 1941 roku. Zbudowano jeden prototyp i poddano go próbom. W odróżnieniu od masowo produkowanego T-28 ten pojazd posiadał inne uzbrojenie. Nie istnieją źródła potwierdzające jego masową produkcję lub wykorzystanie w walce. Czołg radziecki, czołg średni, poziom 4. Koszt to tam też znowu jest w zestawach. Masa między 33 a niecałe 35 ton. Punkty wytrzymałości 380. Silnik 4, wieża 4, działo 6, 85 mm F-30.
gąsienica czwórka, moc silnika 500 koni, prędkość do przodu 35 na godzinę, prędkość obrotu w stopniach na sekundę 36, prędkość obrotu wieży w stopniach na sekundę 40, pancerz kadłuba 50, przód, boki 40, tył 50, pancerz wieży przód 50, boki 40, tył 40, działo 85 mm, amunicja 100 sztuk, uszkodzenia punkty wytrzymałości między 120 a 200, penetracja pancerza w milimetrach między 90 a 150, szybkostrzelność 9,84 strzałów na minutę, zasięg widzenia 350 metrów, dobierania składów drużyn do szóstek, dodatki premium w srebrze plus 52%, premia PD procent plus 50%. Ok, to był Honor T28 E-White F30. Wróćmy do podsumowania. To jest ten czołg. Tam na końcu filmu będzie zaprezentowane parametry i wygląd z gry. Pojawiły się z powrotem w sklepie Fatherland East3i Motherland. To jest Fatherland, to jest Motherland. Teraz mamy operacja zdobycia bogater KW220x2. To jest operacja zdobycia między 2 a 22 czerwca, zestawy 2 a 29 czerwca. O tym jest oddzielny news, to tylko tak wspomnę. Tu jest na tropie IS-7, też jest oddzielny news. Tu mamy IS-7. O tym było. Teraz mamy dwa nowe czołgi. Czołgi Valkyria Chronicles. Wjeżdżają na konsolowe pola bitwy między 23 czerwca a 2 lipca. W czerwcu wprowadzamy do gry dwa czołgi premium z gry Valkyria Chronicles, Edelweiss i The Nameless. Oba z niestandardowymi załogami i własnymi kwestiami. No, coś ciekawie. Tu mamy The Nameless. Czyli Nameless, bezimienny, niesłychany, nieznany. O nich nie ma więcej danych, to zobaczymy. Coś później napiszą. Edelweiss, czyli szarotka alpejska. To jest Edelweiss. Aha, tutaj mamy dalej dla kolekcjonerów czołgi Dark Horse między 2 czerwca a 2 lipca. Bohaterowie Dark Horse powracają na ograniczony czas z okazji premiery nowej kolekcji komiksów World of Tanks Rollout. Tutaj mamy wzmiankę o tym, nowa kolekcja komiksów Rollout oraz zestawy kolekcjonera Dark Horse, czyli te komiksowe odmiany czołgów. British Bulldog, czyli Churchill 7, The Hindenstuk 3, Sherman Firefly Bullymaker, Reventcraft S. Panther, Cromwell Snakebite i one są, tu są na tej stronce, o tej informacji poglądowe filmiki z YouTube'a i zestaw w sklepie kompletny między 26 maja 3 lipca, kolekcjonerski Dark Horse ze z tymi wszystkimi czołgami, minus 25% zniżki, 18,5 tysięcy golda, plus tam jest czołg, załoga i umiejętności i garaż. Ok, wróćmy do podsumowania. Nowy sprzęt eksploatacyjny, zestawy łatek. Między 30 czerwca a 2 lipca nasi naukowcy opracowali specjalny, dostępny tylko na konsolach sprzęt eksploatacyjny, który przywraca PW pojazdu. Nawet najmocniejsze czołgi wymagają od czasu do czasu drobnych napraw. Do tego celu stworzono zestawy łatek, które po aktywacji przywracają 20% PW pojazdu przez 30 sekund. Czyli jak będziemy już ginąć i nam trochę PW zostanie, będziemy mieli taką łatkę, zestaw łatek i możemy sobie przywrócić 20% PW przez 30 sekund gry, czyli oddamy tam w zależności na jakim, odnowimy sobie życie, o. O 20%.
ale tylko to jest napisane, że przez 30 sekund. Będą łatki do każdej nacji. Aha, ale zestawy łatek będą dostępne tylko w weekend 30 czerwca. W poniedziałek po tym weekendzie zestawy łatek zostaną usunięte. Wkrótce opublikujemy więcej informacji o tym wydarzeniu. Ok. Bitwy rankingowe poziom 8 między weekend 23-25 czerwca. Bitwy rankingowe powracają na kolejny weekend intensywnych bitew w formacie 7x7. Zajmijcie miejsce w najważniejszej lidze, aby zdobyć ogromne nagrody w postaci srebra. Ok, no i emblematy na czerwiec między 2 a 30 czerwca. Spersonalizujcie ulubione maszyny wojenne najnowszymi emblematami. Jakaś czerwona gwiazda, goździk, tarcza, miecz, liś, jakiś to jest mnik z mieczem, wieniec, jakaś świeca z dłoni. Ok, to było podsumowanie czerwca, czyli będą nowe premki. Czołgi Valkyria Chronicles. Gramy Oisa 3, to już gramy. Do 16 czerwca będzie tańszy o 20%. Bogaty czołg premium do zdobycia za te punkty, które tam sobie gramy. No i dwa nowe czołgi premium. Is 5 i Honor T28 E-White F30 do kupienia w sklepie. Wszystkie linki będą w opisie filmu, plus na końcu filmu będzie zaprezentowany Bogatyr i Spiędzi Honor jako wygląd i parametry. Ok, to by było na tyle. Dzięki, na razie, cześć.